w książce miałem okazję wcześniej już zapoznać się z rysunkami, naprawdę fantastyczne. Gratuluję tych talentów, gratuluję przede wszystkim pomysłu, bo to naprawdę świetny pomysł, kiedy panie wychowawczynie przyszły do mnie z tym pomysłem. Nie miałem wątpliwości, że to jest strzał w dziesiątkę, bo różnie stulecie odzyskania niepodległości jest obchodzone w Polsce. Jedni budują pomniki, inni sadzą drzewa, jeszcze inni organizują koncerty, a tu tak wyjątkowy, oryginalny, niepowtarzalny pomysł, aby na stulecie niepodległości 100 Polaków z historii Polski przedstawić. To bardzo dumnego dyrektora przedszkola publicznego numer 3. Dumna z tego, że mamy tak wspaniałych nauczycieli, którzy potrafią mieć tak wspaniałe pomysły. Pomysły, które potrafią zrealizować. Dzięki dzieciom, dzięki rodzicom, no i oczywiście osobom, które potrafią pomóc w wydaniu takiej książki. Kochane dzieci, wy dzisiaj dostaniecie tę książkę. Zatrzymajcie ją długo dla siebie. Kiedyś docenicie ją dużo bardziej niż dzisiaj. Pamiętajcie, że te osoby, które tam namalowaliście, narysowaliście, potrafiły zdobyć bardzo wiele w swoim życiu. Wy też tak możecie.